Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Simsu, czureczkiem sobie Safe Mode i pierwsze co mamy, inwazję kosmitów. Niespodziewani goście, alarm, kosmici przeniknęli do kwatery głównej i próbują udawać ludzi. To bardzo podejrzane. Wypatruj ich oraz wszelkich prób sabotowania wyposażenia. No dobra, zobaczymy, z tego tutaj wyjdzie nam. Gdzie oni tutaj mogą być? Pierwsze zobaczymy tylko, gdzie oni są. Pierwsi kosmici, no faktycznie jest tutaj kilku nowych. Ma ty, Paluch, pewnie będziesz kosmitą w takim razie. Lukasz, ciebie kojarzę, ale Paluch jest kosmitą, ty na pewno też jesteś kosmitą. Dajmy mu raz promieniem zamrażającym, bo to jest na pewno kosmita. I ty też jesteś kosmitą. I ciebie też tutaj szczelimy, czemużby nie? Moja droga, co tutaj w ogóle wyprawiasz? Dobra, ale pierwsze co? Obraź turystę. Ja to jeszcze nigdy turysty nie widziałem, serio. Kiedyś próbowałem to się wypatrywać, że tutaj jakiś turysta faktycznie chodzi. I nigdy żadnego tutaj nie zlokalizowałem, więc nie wiem, że tego powiedział, co ty kaman. Przeprowadź burzę mózgów. Lecimy pierwszy z burzą mózgów w takim razie. A, z tobą? Ale to muszę zabrać do siebie, dobra, do eku. Rozumiem. I teraz, burza mózgów. No i dobra, ciebie mam na razie z głowy. Bardzo fajnie. O, opowiedz turyście zabawną historię. Gdzie ja znajdę turystę? Znowu turyście mam zabawną historię powiedzieć. Może że tobie, ty się chyba turystką. Bo ciebie nie kojarzę. Zabawna. Zabawna historia. Opowiedz śmieszną historię. Zrobię to samo, prawda? To zaliczone. Leć tak jak tutaj. Młody. Ciebie nie mogę zrobić. Dbaj o siebie, pilnuj ogród, rozwijaj mnie też, utrzymuj kontakt z... A mogę z malutkim? Malutkim tutaj dać? Nie mogę niestety, no dobra, w porządku. Czyli po prostu dbaj o siebie, tak? Ale to już i tak się ustawia na przełącz, na simkę nie, to bez sensu. Dbaj o siebie po prostu. Młody, normalnie pracuj w takim razie. Każ współpracownikowi analizować. Dobra, o jest, czyli to jest turystka w takim razie, obrać turystkę. Złośliwe. Przestrasz. A gdzie jest obraź? Może nie jest złośliwych? Obraź. A tutaj ciebie, Riko, bym prosił, może ty bardzo mi się tutaj udasz. Uda z tobą tutaj porobić, tak powiem. Gdzie jest tutaj kazanie? Tutaj. I każ analizować kryształy. Kryształy? Nie, metale. Alec from Doba. Steve. Dobra, zaliczone. No i leć teraz nasze Riko. Jest to? Emilia, irytujesz mnie, bo rozwaliłaś sprzęcior właśnie teraz, w tym momencie. Rozwaliłaś w tym momencie sprzęt. Jesteś kosmitką. Stwierdzam to, że jesteś kosmitą. A jak jesteś kosmitą... Ale nie mogę ci akurat zrobić nic. Pawle, ale ciebie pewnie mogę. Pawełku, ty mój drogi. Promień zamrażający dla ciebie leci. I dla ciebie również. Dostajcie oboje promień zamrażające. Odzyskaj części. Podaj specyfik... nie podam w takim razie. Wejdź w interakcję z turystą i rozpocznij rozsiewanie niedojrzałą plotki. Porozmawiaj z Emilią. No dobra. Odkuj ją w takim razie. Tylko mam tyle tych rzeczy. Interakcje rozpocznij rozsiewanie historii. No dobra, zobaczmy, czy tego wyjdzie. I tego odkujemy. O, popatrzcie, i wyszło, że tego swita od razu. No i o to chodziło. Kłóć się o cele życiowe? No niekoniecznie. To będą chyba zwykłe przyjazne. Rozsiewaj, rozsiewaj. Ha. Nie wiem, co miałby tutaj rozsiewać w takim razie. No ale okej, rozumiem. Niech ktoś będzie oczywiście. Jojku, rany boskie. Rany boskie, ja nie lubię takich właśnie tematów. Podaj specyfik. Zabawne? Nie, to jest przyjazne. Testuj specyfik. Odchudzanie. Oczywiście tobie to się przyda, rzecz jasna. No i teraz wyszło, kim jesteś. Wyszło szydło z worka, moja droga. Grigory, bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu Ideały. Co o tym sądzisz, Sophie? Jasne, z przyjemnością. Jestem ciekawy tylko jednego. Urządzimy spotkanie klubowe, na którym możesz przedstawić się wszystkim. Uj, nie. W tej chwili nie zdoła, moja droga.
Ciekawe, czy usunęło mnie z mojego klubu? Czy mam dwa kluby teraz? A, mam dwa kluby, dobra. Mogę jeszcze do niego dołączyć, bardzo fajnie. Muszę w ogóle to porobić sobie w takim razie. No i co? Porozmawiaj z Simką. Ogólnie porozmawiaj z tobą, tylko mam dobra... Kpi ze stroju. Rozmawiaj o technikach fitnessu. Nie, zwykłe w takim razie. O zawodzie porozmawiać. Dobra, zaliczone, koniec zadania. Nie wiem, o co tu chodziło, ale z Emilią mam tutaj porozmawiać po prostu troszeczkę. Napisz pracę. Wejdź w interakcję z turystą, rozpocznij rozsiewanie niedojrzałe. Ale nie wiem, gdzie to jest. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to ma być. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia. A może to będzie w tych złych tak zwanych cechach? O, jest. Rozpocznij rozsiewanie. Dobra, okej, okay, w porządku. Rozsiewanie nie wiem, czy ale to będzie rozsiewanie. Ożywana rozmowa z Simką. Dobra. Tutaj. I... Gdzie ty jesteś? Gdzie jest ożywiona rozmowa? Nie wiem, czy nie mogę wejść w taką ożywioną rozmowę. Ożywiona rozmowa. Nie wiem, czy jeszcze mamy... Czy już mamy... taką możliwość, bo to wiecie. Bo to jednak jest zależne wszystko. Pokaż... Podaj skażony specyfik Simce o imieniu. Aha, ale muszę zrobić skażony. Dobra, wiecie co, na razie... Chodźmy tutaj, przywitajmy się z tym Pawłem. Zawołaj go. Dobra, już wyłącza swój komputer, bardzo fajnie. A my teraz tutaj się wbijamy po prostu. Tak, to jest taki myk, żeby przejąć coś. Kariera, napisz pracę badawczą. No i o to chodziło właśnie. Ty miałeś się odchudzić! Odchudzający ci dałem specyfik! A nie na odwrót! Ojojku! Co jej dałem? Co jej za specyfik dałem? Ona rośnie, a nie maleje. No dobra, chodźmy teraz tutaj. Przygotuj specyfik. Odchudzanie. Wyciąg z węża. Robimy perfumy. To jest zawsze spoko, oczywiście, więc to nam się oczywiście przyda. Tam kiedyś będziemy potrzebowali wywołać u kogoś nastrój romantyczny, figlarski, to wtedy będziemy mogli użyć tego specyfiku, więc to oczywiście jest sensowne. Dobra, załatwiłem tutaj jednego, załatwiłem drugiego. Gdzie są kolejne te simy? Ty jeszcze jesteś, tak? Tym syłym simem. Zresztą nawet po twoim chodzeniu widać, że coś z tobą jest, chłopie, nie tak. Tak chodzi, więc... No co może być nie tak? No pewnie chód, prawda? Skażony specyfik, ale co chodzi z tym skażonym? No nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Dobra, ukończyłem. Nie, to on skończył szkołę, bardzo fajnie. Ale tak, ukończyłem sam jeszcze specyfik, dobra. No i teraz co? Wypij, wyrzuć, umieść w świecie. No nie no, weź do eku, oczywiście. No dobra, poproś Simkę o imieniu... Wyproś Simkę. Zofie, wiaderko. Wiaderko, gdzie jesteś? To jest chyba tutaj nasza recepcjonistka. Nie, to jest Barbara Sosna. Ej, gdzie jest Sofia? Wiaderko. O, to widzicie, wyszedł już kolejny. Rico. Paweł. Podaj specyfik, Jomiko. Podaj specyfik. Ale miał być on skażony. No dobra, zobaczymy, dam ci ten specyfik. Czy te różne perfumy? On nie jest skażony, poda. No ale może Gierka i tak się tak to uzna. Czy może on być skażony? Albo i nie. No figlarski wskoczył, nie o to chodziło nam akurat. Akurat nie o to, ale ciekawe, czekajcie, ona jest na figlarskim już teraz, w tym momencie. I co, jak damy jej romantyczny, nie wiem, buziaki będziemy raz lecieli? No co? Clear, strzelimy. Ona jest uchętna jest, tak? Mam rozumieć. Skażony jaderko, co to mogę jeszcze zrobić w ogóle? No nie no, po prostu jest widać mega ochocza w takim razie. W sumie na wszystko jest ochocza w takim razie. Romantyczne. Wymyśl się numerkami. Jak to brzmi. Dobra, wyproś Simkę, ale czekajcie, gdzie ona w takim razie może być? Może czekajcie, może jest na dole, bo to jest jeszcze piętro jest. Nie, tu brak, na górze. Też nie widzę nikogo takiego.
Albo muszę o żywioną rozmowę z Emilią przeprowadzić, ale Emilia. Będę z tobą nawet nie ma możliwości przeprowadzić takiej rozmowy. O, chyba że będę musiał z tobą pierw porozmawiać. Dobra, leć do niej. Porozmawiaj z nią o stylach, no Co może nie problem? flirtuj z nią, bo to jest bez sensu. Zainteresowania możesz porozmawiać. No i co, zaraz może tutaj znajdziemy jakąś ożytą, ożywioną rozmowę. Pokaż zdjęcia. No nie uciekaj mi, moja droga. Co to było? Czekajcie, muszę rozmowę szczerze, bo inaczej mi nie zaliczy tego. No to jest mi potrzebne. Pochwal strój. Strój Big Big, jak to się mówi. Poznaj. Może po Poznaniu wskoczę ożywiona rozmowa. Szalona jesteś. No dobra, Emilia, jesteś szalona, rozumiem. Ciekawe, co ten mój specyfik tak spowodował. Obejmij ją. Dobra, czyli już przeszło Poznanie. Może teraz po Poznaniu będzie ożywiona rozmowa w takim razie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak tutaj to wchodzi, w jakiej kolejności. Patrzenie w chuj, wychowawcy, zainteresowanie, nie? Też nie, brakuje. Tutaj pochwała. O, żywa rozmowa, jest dobra. Faktycznie, już jest. Więc bardzo fajnie. Chyba na po Poznaniu skakuje w takim razie. Dobra, i odzyskaj części. Kończ rozmowę z nią. Masz wszystko, co potrzebowałeś. Odzyskaj części teraz, mój drogi. Pracuję nad wynalazkiem. Nic nie ma. Nowego. A gdybyś chciał zagradować swój sprzęt? Lalka wudu. Powiąż z. Z Rico. Nie wiem. Zobaczymy. Może jakieś tylko interakcje będę mógł wtedy strzelać. Za godzinę kończysz pracę, dobra, ale spróbujemy. A, usiądź. Ale ja nie zdążę tego przeprowadzić, więc lepiej to zabierz ten sprzęt. Dobra, lalka W została połączona. Tak, jest połączona. Powiąż z. Nie, już jest powiązana. No i co teraz? Mogę tutaj coś zrobić ciekawego z tym? Z tego powodu? Byłoby śmieszne. Tak naprawdę. No, ale chyba tak nie mogę zrobić. Jest turysta! Patrycja Kula tutaj przyszła. Ha. Śmieci przyszła wynieść. No dobra, w porządku, rozumiem ciebie. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że jest ona pracowita. Więc spoko. To przekupiłem, to będzie po koniec już. Nawet chyba już jest koniec? Nie. Tutaj nasi kosmici już uciekają. Wiedziałem, że wy jesteście kosmitami. Wiedziałem dobrze, bo byliście nowi. Nie było was przedtem, więc musieliście być w takim razie kosmitą. A dobra. A właśnie, bo dzisiaj jeszcze nie ma dzień urlopu, po dostać 1200 kasy. No wreszcie coś porządnego zaczynamy zarabiać. To jest bardzo co dobra wiadomość dla nas. Potrzebujemy ten układ do klonowania zrobić. Jestem mega ciekaw, co będę mógł wtedy tutaj wykombinować. Co będę mógł sklonować, kogo będę mógł sklonować. I czy będą jakieś minusy z tego, plusy? No coś w tym stylu, prawda? No to jest ciekawe, jest mega, mega, mega ciekawe. A teraz przydałoby się tak w ogóle w naszej kosmitki odezwać. No, faktycznie. Dawno z nim nie rozmawialiśmy. Ostatnio tylko i wyłącznie było Barbara, więc no, przydałoby się troszkę porozmawiać jeszcze, a nie tylko i wyłącznie ją wykorzystywać. Tak jak się tak ładnie mówi. Tym bardziej, że pisaliście mi, że chcielibyście, żeby Gregor miał dziecko z kosmitą. A jeszcze pisali to niektórzy, żeby to dziecko było kosmitą, a zarazem jeszcze, żeby było wampirem. Zobaczymy, jeśli to będzie Simka, tak zwana Simka, czyli albo UFO-życa, nie wiem, jak to nazwać inaczej, sensowniej, to faktycznie zrobimy z niej wampira. Jeśli to będzie nowy chłop, to pewnie to nie będzie wampir, to będzie po prostu Alf. Alf Null, tak, piękne imię będzie oczywiście. Jak to będzie Simka, to sobie będę mógł kombinować, jak ją nazwać, prawda? Ale na razie przy chłopczyku to większych problemów tutaj oczywiście nie miałbym. I chyba tylko jeszcze jedno do rodziny możemy dorzucić, bo nasze mieszkanie już jest za małe, żeby pomieścić jeszcze więcej osób. Chyba że damy komuś mieszkanie, nie wiem, na samej górze, na dachu, żeby mieszkał. Bo wtedy jak najbardziej możemy tak zrobić. I zatrudnię ogrodnika przy okazji. Dobra, jak tutaj z wami, maluchy? To jest w porządku. Dobra, potrzebujesz głodu. A czy potrzebujesz się najeść? Fuck, powiedzenie sensowne. Potrzebujesz głodu. Okej, okay. Gulasz. Zepsute. Wywal.
To możesz, weź porcję w takim razie. I na potrzeby jeszcze rozmowy, to zaraz ją załatwimy. Ty, moja droga, natomiast masz wszystko, co potrzebujesz, ale potrzebujesz pewnie... Nie, masz ukończone jedzenie, bardzo fajnie, będzie awans kolejnym razem, też super, super sprawa. Więc pobiegaj sobie chwileczkę, ale bez potu. Abyś kondycję utrzymała. A ty, mój drogi, możesz wejść tutaj i pograć sobie w kości, pograć sobie w kształty. Nabije ci się zabawa przy okazji? Nie jestem pewny, czy się nabije ona w takim razie. Dobra, a ty leć do swojej piwnicy magicznej i hakuj dalej. Po prostu idź dalej, idź dalej hakować. Potrzebujesz zarobić więcej kasy. Zajmiemy się tutaj innymi simami, oni tutaj będą dzisiaj bardziej na topie, więc prawdopodobnie to będzie sam. No ale ty możesz sobie w tym czasie popracować trochę, bo potrzebujesz tego oczywiście. Potrzebujemy kasy, ale niestety no, nie zarobisz za dużo na razie, przynajmniej na tym poziomie. Wyłącz aurę. Dobra, aura jest włączona. Dobra, w porządku. Programuj, hakowanie i superkomputer. Wszystkie możliwe hakowania są ustawione. Ty biegasz, fajnie. A ty wszamaj sobie to. Sam. Następnie idź sobie swój pęcherz załatw. Nie wiem skąd to jest. To musi być z poziomu niżej w takim razie. Następnie tutaj podleć szybciutko i pograj sobie chwileczkę w grę. Rzecz jasna. Później to w ogóle Gregor musi przyjść i ten komputer zaupgradeować odnośnie RAM-u. Znaczy odnośnie karty graficznej, żeby była troszkę lepsza. A właśnie ty, leć tutaj, pielęgnuj ogród. A czemużby nie? Ty sobie chwileczkę posiedź, pozałatwię jakieś tutaj sprawy. Ktoś do rozmowy tak gdzieś się nam przypadł, to ten będzie tutaj, żeby porozmawiać z nim. Chyba niekoniecznie. No dobra, w takim razie już leci na górę. Nie marnuj czasu. Jest godzina 21, masz chwilę czasu na malowanie. Więc tutaj pejzaż, niech też będzie oczywiście. Leć, zarabiaj. Musisz zarobić dużo kasiorki. Filiert, gdybyś chciał, zablokowałem się nawet, widzę. Kogo porwali? Porwali kogoś, ale chyba nikogo ode mnie, prawda? Nie jest porwany. No kto go porywa? A czekaj, gdybyśmy tutaj teraz zrobili, tu, a może ty to możesz zrobić? Udaremnij porwania. Aha, ty nie możesz tego zrobić. Wiesz co, młody? Chodź tutaj szybko. Udaremnij porwania w takim razie. Szybko, biegnij, biegnij, biegnij. No i co? Dałem udaremnij porwania, ale nie wiem, czy to zadziałało na teraz, na ten moment. Chyba nie, to już żadnego wpływu nie ma, widzę. No niestety, porywają nam naszego Gregora. Nie wiem, co to z nim chcą robić, no ale to jest nie halo to jest, naprawdę. Porywacie mi go i co teraz? Ja marnuję czas tylko przez to. Gregor, jak się czujesz? Kosmici, super ofiara porwania, skupienie plus 2. Nice. Nice, 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 nice. No ale kurczaczki, jak już go porywać, to przynajmniej coś ciekawego z tego stwórzcie. Właśnie, a propos, zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Gregora. Tu tylko Gregor może przyjść do tego miejsca. W takim razie, no co? Serduszka Maja. Wyślij SMS-a do niej. To co, jeszcze raz. Spróbujemy Maję tutaj sprowadzić na dół. Tak, żeby ją Summer nie zauważyła. Maja, moja droga, zaproś do parceli. Teraz jestem ciekaw, czy ona przyleci, teleportuje się? Czy po prostu przyjdzie, jak zwykły sim? Się patrzę z daleka. Zaproś, jeszcze raz dajmy. Zardej ja Libzigo, Milza.
Hispolip lamina. Ah, Benkapa. Sminchi da. Hispolip lamina. Ah, Benkapa. Sarde ya libjig. Ah, Benkapa. Tibs. Powtarza się. Maja śpi. No dobra, w porządku. Niech będzie. Maja śpi, to szkoda, bo inne godziny tutaj za bardzo nie wchodzą w grę. Tutaj dla niego. Więc okej. Okay. Jak tutaj młody? Słuchaj ten obraz. Dajcie tutaj przypilnuję ciebie chwileczkę, dobra. Wieś, no dobra, słabiutko, słabiutko trzeba przyznać. Ale ostatecznie to kubek zachował jego. Gregor został zepsuty komputerem. Być może to przegrana bitwa, ale do końca wojny jeszcze daleko. Dobra, impresjonalny mały obraz. Dobra, no i tutaj też strzelimy może obraz popartowy. Nie wiem, co to znaczy, nie mam pojęcia. Ale skoro masz inspirację, to będzie spoko, to zrobienia napraw. Komputer sobie oczywiście teraz... Dla ciebie to nie ma problemu, masz maksymalny poziom naprawy, więc tutaj to zrobisz bez żadnego większego problemu. Napij się oczywiście. No widzicie, na YOLO, bez żadnego problemu tutaj to zrobił. Pita, pita, pita. A mogę ja pójść do Mai? Podróżuj. Zaproś na randkę, podróżuj. No ciekawe, jakbym takie coś strzelił. Co się stanie? Dobra, mamy Maję. Ustawimy tutaj, żeby ona przyszła. Do tego lokum. A nie mogę do tego lokum dać. Widzicie? No dobra, w takim razie gdzie? O, dobra, usuwamy na to podróżowanie. Wyrzuć to jest tylko i wyłącznie. Oglądaj, no nie no, to będziesz dzieciaka będziesz oglądało, no nie rób sobie już jaj. Programowanie, hakowanie, serwery. No i ostatnie hakowanie tutaj możliwe, czyli serwer tutaj ten. Dobra, jak to jest z tobą? Fakt, tu już jest taka godzina, też nie poszedłeś spać. Wiem, skupiłeś się na tym, co ja ci kazałem, no ja cię rozumiem bardzo. Ja cię rozumiem, malutki, a ty co? Ty to w ogóle się skupiłeś na tym jednej rzeczy, co ci kazałem zrobić. Uwagi nie masz w ogóle. No dobra, w takim razie popraw humor. Zacznijmy tutaj. Opowiedz mi tą historię. Gdzie jest pęcherz? Pęcherz jest cały. Tutaj nie potrzebuję on tego. Ucz mówić. I połóż spać po prostu. Nad dzieckiem. Czytaj do snu. Dobra. Uwaga, mi teraz się nabije, więc fajnie. Tutaj u ciebie jak idzie? To hakowanie twoje. Zobaczymy teraz za pleców jak to idzie. No powiem wam, że coś tam może on zhakuje dzięki temu. Coś tam oczywiście, rzecz jasna. U ciebie towarzystwo ci leci. No dobra. Teraz malutkiego połóż spać. Dałem czytaj do snu, a ty poleciałeś sobie gdzieś. Ha, szamaj coś, dobra. No malutki sam się położy spać, on jest ogarnięty, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, mały, że jesteś ogarnięty i sam się położyłeś spać. Dobra, to do wywalenia idzie. A ty w takim razie teraz co? Higiena potrzebujesz? Czyli weź kąpiel z bąbelkami, następnie idź już połóż spać, moja droga. Potrzebujesz już spać, naprawdę. Gregorowi to już idzie bardzo dobrze. Sam za godzinę leci do szkoły. Sam pokaż mi, czy coś potrzebujesz zrobić jeszcze przed pójściem do szkoły. Tak, potrzebujesz wziąć kąpiel, więc już tutaj wstawaj. No i zbiegaj truchtem na dół już. Najprościej mówiąc. Jak twoja mama skończy się kąpać, to ty wskakujesz. No mamy podglądasz, no ty, niedobry człowieku. No wstawaj już. Wystarczy. Stawaj się na górę, inaczej mówiąc. Śpi. A ty młody, idź teraz wykąp. Po prostu się wykąp. Bo będziesz śmierdział w szkole, to się tak powinniście tak naprawdę do szkoły iść. A ty masz zdziechę teraz i sam nie wiesz, co chcesz zrobić. Jak to u ciebie idzie? No tutaj te naukowe przydałoby się zrobić ci. To poużywaj tego kilka razy, tak naprawdę. Umyj ręce. Po co masz ręce? Ty jesteś wampirem. O, jesteś bardzo głodny, mały.
Dobra, ty. Musisz dać małemu jeść w takim razie. Oglądaj, przynieś, daj jedzenie z wyposażenia. Ty w ogóle masz wyposażeniu? Wiadomo, że nic nie masz. Więc więcej. Opieka nad małym dzieckiem. Daj jedzenie. No dobra. To załatwimy. Ty się wykąpałeś. No i czas do szkoły. No i nice. A ty już tutaj chcesz złapać sobie jakąś ofiarę, widzę. Malutki. Za godzinę zaczynasz. Już jeszcze na kariu tutaj. Jego. Połóż tutaj małego, małemu daj jeszcze jedzonko. No dawaj, daj mu coś. Zepsuta kawa? A, bo ona jest zrobiona już. Opróżni. Dam tobie opróżni w kolejce. Nie wiem, czy to w ogóle zrobisz w takim razie. Zdołasz jeszcze przed później do pracy? Zdołałeś, dobra. No może wiesz co, że ty to opróżni. No opróżni to. No, dawaj. Dobra, udało się. Ulepszyć nie mogę. Czemu? Nie mam części. Dobra, lecimy do pracy, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i do jutra. Godzina 8 rano, jakby się wszystko uda tutaj pozałatwiać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim hej, hej, pa. Pamiętajcie oczywiście, że możecie dołączyć swoimi simami do tej serii. Wysyłajcie mi swoje simy, wrzucajcie ją w bibliotekę z hashtagiem SaveModTV. Na razie i do jutra. Hej, hej, pa.